Jedzenie tutaj jest naprawdę dobre i niedrogie. A dowodem na to są kolejki, które w porze obiadowej się tworzą. Ci wszyscy ludzie czekają na miejsce, na stolik. I dochodzą ciągle nowi, tam widać. Dadzia Hao. Dzisiaj jestem w restauracji, która nazywa się Hong Zhuang Yuan. To jest menu. Restauracja sprzedaje te kleiki ryżowe, takie zhou, tak jak tu widać na obrazku, i potrawy różne smażone, zresztą tak jak tutaj na menu jest napisane. Jestem na lunchu, w przerwie obiadowej. Tak wygląda restauracja. Jest parę fajnych obrazków starego Pekinu na ścianach. Ten gościu to on dostarcza jedzenie na zamówienie do domu czy do biura. Tak wygląda jedna część restauracji, pierwsza sala, a tam jest sala druga. Normalnie stoliki nie będziemy pokazywać, zaraz zobaczymy, co będę jadł. Zapraszam. Zacznę tradycyjnie. Najpierw zamówię sobie Zhuangyuan Pidan Zhou, czyli taki kleik ryżowy. To się po angielsku nazywa kondzi, po polsku no chyba nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie to jest z wieprzowiną, z tymi tysiącletnimi jajkami, jakąś tam zieleniną. To jest w smaku słonawe. Zamówiłbym sobie to. To jest Zhuangyuan Shen Gong Zhugan Zhou, czyli taki kondzi z Zhugan, to jest po polsku wątróbka, sorry. Ale nie mają małych porcji, tylko duża za 22 juany, natomiast to jest mała miseczka za 12 juanów. Do tego zamówię sobie taką sałatkę w stylu syczuańskim, czyli taka sałatka na ostro. I do tego na dobicie wezmę sobie taki placek z nadzieniem jajkowo-szczypiorkowym, tak? Lik szczypiorek, to nie jest szczypiorek. Jiucai jidan xianbing. Okay? Coś takiego sobie dzisiaj zamawiam na lunch. Zamawia się tutaj w ten sposób, że przy każdej potrawie jest jej numer, więc wpisujemy numer potrawy, a tutaj wpisujemy ilość tych potraw, ilość sztuk, tak? Czyli zobaczcie, tutaj mamy numer 5575. Zamawiam sobie 5575 sztuk 1. Tak wygląda zamawianie. Zawołam zaraz kelnerkę i przekażę jej ten notesik. Ok, pierwsze dwie potrawy już są na stole. Mamy nasz kleik ryżowy. Wygląda tak, a tam dalej jest potrawa na zimno. To są korzeń lotosu i chyba seler naciowy. I wreszcie donieśli mój placek na dobicie. Jeszcze muszę znaleźć butelkę z octem, bo to się fajnie je, jak się poleje octem. Za całość płacę 38 juanów. A, siesie. Mam nadzieję, że wam smakowało, bo mnie bardzo. Czas wracać do roboty. Do zobaczenia w następnym odcinku, bo czyli dzień. Piękna pogoda w Pekinie. Jest wiecznie, więc cały smog został rozwiany. Zobaczcie, jakie w Pekinie może być piękne niebieskie niebo. Na horyzoncie widać góry. Tutaj jeszcze pozostałości po chińskim Nowym Roku. Weszliśmy w rok małpy. Przypomnę tym, którzy może nie zauważyli. Więc jeszcze są te ozdoby, lampiony. Tak wygląda okolica mojego biura. Jeszcze raz na horyzoncie góry. Taka okolica. Biurowce firmy, głównie IT tutaj w tej okolicy, to jest okolica Shangdi. W Pekinie
No tak chciałem wam pokazać, tylko nic specjalnego do powiedzenia nie mam. Pozdrawiam.